Moi drodzy, przejdźmy do sługi Słowem Bożym. Jeżeli mamy swoje Biblię, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział trzeci. Tutaj w trzecim rozdziale znajduje się tak zwane kazanie Jana Chrzciciela. Jest to 20 wersecików, które przeczytamy wspólnie. Nie każdy musi znać akurat tą historię, nie każdy Biblię musiał czytać. Ktoś mógł czytać to dawno, niech odświeży sobie w pamięci, tu jest mowa. Także pomału przeczytamy sobie całe te 20 wersetów ku przypomnieniu, abyśmy właśnie zobaczyli, o czym ten fragment mówi, ponieważ dziś skupimy się głównie na przesłaniu, jakie Pan kieruje do Kościoła z tego właśnie fragmentu, z tego, co wynika z tego tekstu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abilenckim Lizanios. Za arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Widzimy tutaj, że Łukasz jako historyk określił nam rok. Znaczy, wiemy, że Łukasz był lekarzem, ale on podjął się, pamiętamy, tak? Początek drogi Teofilu, tak, podejmuje się, zbadał wszystko. Więc jako historyk określił nam rok, tak, w którym Jan rozpoczął zwiastowanie. On nie pisze, że roku pańskiego tego i tego, ale podaje nam 15 roku panowania tego i tego. Wymienia politycznych władców imiona i religijnych przywódców i dzięki temu, powiedzmy, historycy, aha, mogą określić plus, minus tam, kiedy to się działo, tak. Gdyby nie te informacje, nie wiedzielibyśmy. Zgadza się? A więc dobrze zrobił, że to zaznaczy. Bibliści też, to takie dla nas takie informacje drobne, bibliści też, niektórzy uważają, że oprócz politycznego chaosu w tym czasie w Izraelu, to też mieli chaos religijny, ponieważ było dwóch arcykapłanów, czytamy. A teoretycznie niby powinien być jeden. Czy jest to słuszna uwaga? Nie wiem, ponieważ w innych miejscach Biblii czytamy, że zebrali się arcykapłani. Więc po prostu mieli takie tytuły, tak? Dobrze, idźmy dalej. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechu. Jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. I taki kilka słów może komentarza. Jan wzywa Izraelski do pokuty za grzechy. Chrzest, którego udzielał, miał być zewnętrznym znakiem tego, że się upamiętali. On mówi, chrzest upamiętanie, tak? Izrael był wtedy duchową pustynią, zdajemy sobie z tego sprawę. Jako naród był jałowy, ponury, nie przynosił Bogu żadnego owocu. Więc on wzywa ich do tego chrztu jako znaku pamiętania, żeby przygotować się na przyjście Pana. Ludzie musieli przejść moralną przemianę. Jan wzywa naród o przygotowanie serc na przyjęcie Jezusa. My potem czytamy o tych dolinach, o tych pagórkach, tak, wyrównanych. No możemy to też zinterpretować w ten sposób, że ci, którzy prawdziwie pokutują i ukorzą się, będą zbawieni i zaspokojeni. Ludzie tacy jak uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy są wyniośli i aroganccy, będą poniżeni. Charaktery tych, którzy są nieuczciwi, jak celnicy, będą wyprostowane. Żołnierze i inni ludzie z wybuchowymi temperamentami zostaną ujarzmieni i oczyszczeni. No i potem skończyłem czytać wersetem szóstym, także w ostatecznym rozrachunku wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. I to jest też cudowne, że wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. I kontynuuję czytanie od wersetu siódmego. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama,
Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Ten werset 18 jest też taki cenny, że on napominał, tak? Chciał, żeby ludzie skorygowali swoje życie, swoje postępowanie, ale zwiastował im dobrą nowinę, nie złą nowinę. A tetrarch Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. 20 wersetów. Widzimy już mniej więcej, co tam się wydarzyło, o co tam chodziło. I teraz przeczytam werset 7 i 8. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Czytając sprawozdanie w Ewangelii Mateusza, sprawozdanie Ewangelisty Mateusza, tam w trzecim rozdziale tejże Ewangelii apostoł Mateusz pisze, że Jan używa tych słów, widząc przychodzących faryzeuszów i saduceuszów. Myśląc o tym, kim byli, tak, ci ludzie, jacy oni byli, choćby w stosunku do osoby Jezusa, nie dziwi nas fakt, że Jan Chrzciciel używa takich słów w ich stronę, takim ostrym brzmieniu. Jednak tutaj w relacji Łukasza czytamy, że on mówił to do tłumów. Po prostu do tłumów. Do tłumów, które przychodziły, jak czytamy, by dać się ochrzcić. Te tłumy przychodziły, by dać się ochrzcić. I on mówi, plemię żmijowe, wydawajcie owoce, i siekiera, i zwycięcie, i spalenie, i tak dalej, a któż was ostrzegł. On używa takich naprawdę ostro brzmiących słów. Jan zrozumiał, że nie wszyscy byli szczerzy. Oni owszem przychodzili. Oni owszem chcieli dać się ochrzcić na znak, że niby się upamiętali. Jednak niektórzy po prostu udawali. Nie było w nich ani głodu, ani pragnienia sprawiedliwości. Chyba że takiej, wiecie, własnej sprawiedliwości dla siebie, jak to czasami wspominamy, ten taki film polski, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I te swoje słowa Jan, jak widzimy, jeżeli czytamy, że do tłumów w relacji Łukasza, on je kierował do różnego rodzaju ludzi znajdujących się w tym czasie na tym miejscu. Kim byli ci ludzie, ci, którzy tam przybyli? Głównie byli to Żydzi. Głównie byli to Żydzi, ale wśród nich byli również poganie. Wynika to z tekstu. Czytaliśmy, tak? Gdy czytaliśmy, że pytają, co mamy czynić, to czytamy tam również, że to pytanie
zadają też żołnierze. Czyli kto? Rzymianie. Czyli to była okupacja rzymska. Żołnierzami byli Rzymianie, tak? Rzymianie też pytają, a my co mamy czynić? Więc byli tam też poganie. Gdy czytamy, to też ciekawa informacja może dla nas, ciekawostka, gdy czytamy, że Jan mówi, że z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Rozumiemy, że Jan miał na myśli znajdujących się tam pogan. Kamienie prawdopodobnie są obrazem pogan. Może nawet gestykulując, wskazał na nich ręką, mówiąc o tych kamieniach, mówi do Żydów, by się upamiętali, tak? Ty się upamiętaj, mówi. Nie wmawiaj sobie, że ojcem twoim jest Abraham, bo z tych kamieni pokazuje na pogan, tak? Bóg może wzbudzić potomstwo Abrahamowi. I wiemy, że tak naprawdę tak się właśnie stało. Fizyczne potomstwo Abrahama odrzuciło Mesjasza. Oni jako naród odrzucili Bożego Chrystusa. Jednak wielu pogan przyjęło go jako Pana i Zbawiciela. I przez to stali się duchowym nasieniem Abrahama. Te słowa zawarte w 8 wersecie Jan kieruje głównie do Izraelitów. Tam byli też poganie, ale była masa Żydów. Izrael. Kim jest Izrael? Naród wybrany. Dziś Kościół jest narodem wybranym. Kapłańskim rodem, królewskim, jak czytamy, tak? W pierwszym liście Piotra, rozdział 2, wersety 9-10, czytamy, strona 1317, ale wy jesteście rodem wybranym. I wiemy, że tu już jest mowa do Kościoła, tak? Pan Jezus jest już w niebie, po prawicy Boga. Są to listy apostolskie. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Naród wybrany. Co Jan do nich mówi? Tak parafrazując, Jan mówi, nie wmawiaj sobie, że jesteś z Izraela, że wszystko jest w porządku. Co mówisz? Że ojcem twoim jest Abraham? Naprawdę? Ty mi o tym nie mów. Ty mi to pokaż. Pokaż swoim życiem. Pokaż, czy na przykład spełniasz uczynki Abrahama. W innym miejscu Pisma Świętego sam Pan Jezus w rozmowie w Ewangelii Jana 8:39 mówią do Niego, odpowiadając, rzekli Mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Spełniajcie uczynki Abrahama, mówi Pan Jezus, skoro On jest waszym ojcem. Tak przekładając to na dzisiejszy Kościół, Jan by powiedział, ty nie wmawiaj sobie, że jesteś chrześcijaninem, ponieważ chodzisz do Kościoła. Może nawet urodziłeś się w rodzinie należącej do zboru. Może nawet chrzest wiary już przyjąłeś. To nie czyni ciebie prawdziwym chrześcijaninem. W liście do Rzymian, w 2 rozdziale 28-29, pamiętajmy, przekładajmy to, że nie Żyd i Kościół i tak dalej. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I czytajmy, i ten jest chrześcijaninem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Czy zauważamy zgodność? Jaka zgodność i Pawła, i Jana, i Pana Jezusa? Zmiana wnętrza, obrzeska serca, uczynki dzieci Abrahama, czyli dzieci Bożych dzisiaj, tak? To czyni nas chrześcijaninem. Nie przynależność do żadnej grupy etnicznej, ani przynależność do jakiegoś zboru. Oczywiście, jeżeli to idzie w parze z naszą wewnętrzną przemianą,
To jak najbardziej jest ok, chwała Panu. Przynależność do zboru jest następstwem obrzeski serca. Nie odwrotnie. Jan mówi, opamiętaj się, wydaj owoc. Jan mówi, jeżeli naprawdę zależy Ci na Bogu, pokaż, że prawdziwie się upamiętałeś, wskazując zmienione życie. Jan mówi do Żydów, by nie myśleli, że ich pochodzenie od Abrahama jest wystarczające. Drogi Kościele, samo chodzenie na zgromadzenia nie jest wystarczające. Społeczność z pobożnymi ludźmi nikogo nie czyni pobożnym. Owszem, bardzo to ułatwia nam chrześcijańskie życie i pomaga w nim i pokazuje nam jakieś odpowiednie wzorce i każdy nawrócony człowiek potrzebuje Kościoła. Amen? Zgadzamy się z tym. Jesteśmy ciałem. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy. Jak czytasz tam o ciele, gdy Paweł pisze, to jest wyraźnie powiedziane, że ktoś, kto jest poza ciałem, nie jest w ogóle w ciele. Oddzielny członek nie jest ciałem. Nie jest w ogóle w ciele Chrystusa. Dlatego tak zwane te wolne elektrony, jak się powiada, nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę sobie wyrządzają. I to jest prawda, że my potrzebujemy się siebie nawzajem, ale każdy człowiek potrzebuje przede wszystkim najpierw osobistego, indywidualnego upamiętania się. Nie ma nawrócenia bez upamiętania. A prawdziwe upamiętanie wydaje owoce. Jeżeli nie wydajesz owoców i to owocu dobrego, to nie jest tak, że byle jakiego, średniego, może gorzkiego. To ma być owoc dobry. Werset 9. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Tak czytamy w Piśmie Świętym. Wydaj owoc godny upamiętania, ponieważ bez niego zostaniesz wycięty. Moim zadaniem, kochani, nie jest nikogo straszyć. Tak po prostu mówi Pismo Święte. To nie są żarty. To naprawdę jest bardzo poważna sprawa. To jest kwestia naszego być albo nie być. Tu chodzi o nasze życie wieczne. I te tłumy tam też to wszystko słyszą. Więc pytają go, okej, Janie, to co mamy czynić? Co mamy czynić, by tego uniknąć, tak? Nie chcemy, by tak było. Pytają go o praktyczne wskazówki. Jak ukazać prawdziwość swego upamiętania? I Jan, potem czytaliśmy, nie będę drugi raz czytał, w wersetach, tak naprawdę w wersetach od 11 do 14 mówi w skrócie, miłujcie bliźnich swoich. On tam mówi o dzieleniu się, mówi o sukniach, o jedzeniu, by tego udzielać innym. Jan Chrzciciel w tym momencie na pierwszy plan wysuwa jeden z filarów całego zakonu. W liście do Galacjan 5,14 czytamy, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oczywiście my wiemy, że inne miejsca Biblii też o tym mówią. I wiemy, że Pan Jezus mówił, tak, że w tym zmieści się cały zakon i prorocy. Tak? Będziesz miał Boga swego, tak, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest cały zakon. I on mówi, będziesz miał bliźniego swego jak siebie samego. Następnie mówi, zmień w swoim życiu to, co złego do tej pory robiłeś. Bo on, no tam mówią, tak, nie pobierajcie, nie wymuszajcie. Do tej pory to robili. Przestańcie tak czynić. Przestań robić to, co do tej pory robiłeś, a to było złe. I to też jest połączone z miłością do drugiego człowieka. Ja mówię, bądź uczciwy. Do tej pory oszukiwałeś innych nieuczciwych celników, tak? Pobierałeś więcej niż trzeba. Czyli co? Krzywdziłeś innych. Bogaciłeś się, okradając innych, czyli na krzywdzie innych. Nie rób już tego, bo to jest złe. Żołnierze, nie wymuszajcie. Nie oskarżajcie, no ale na kim oni wymuszali, na kim oskarżali? Na innym bliźnim, tak? Nie rób już tego, nie krzywdź innych. Zobaczmy, że wszystko to, o czym mówi Jan, mówi nam o relacji międzyludzkiej. Mówi nam o zmianie dotychczasowego sposobu życia, o zmianie negatywnego do tej pory stosunku wobec innych.
Ponieważ bez nawrócenia i upamiętania, bez upamiętania i nawrócenia człowiek z natury, w swojej zepsutej, grzesznej, adamowej naturze jest egoistą. Jan w tych słowach przekazuje nam też taką wiadomość, którą my ludzie często powtarzamy, nawet ludzie niewierzący ją powtarzają. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. No chciałby, żeby od ciebie pobierano to, co nie należy pobierać. Chciałby, żeby to coś wymuszano i tak dalej. Pan Jezus też mówi w Ewangelii Mateusza 7:12, a więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. To, co byśmy chcieli, by nam czyniono, tak? My czynimy innym, a Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 13, 10 wersecie pisze: miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Jan mówi: miłujcie bliźnich swoich, oddając swoje ubrania i żywność ubogim. Zmieńcie swoje dotychczasowe życie, swoje postępowanie. Pamiętajmy też, warto o tym pamiętać, że ci ludzie nie stali się zbawieni, nie byli zbawieni przez czynienie tych rzeczy lub przez to, że zaczęli to czynić. To jest raczej wynik, taki zewnętrzny dowód tego, że ich serca były prawdziwie szczere przed Bogiem. Jeżeli oni przychodzą i mówią, że chcą się upamiętać, ja chcę się ochrzcić, chcę się upamiętać i potem właśnie już tego nie czynią, to jest zewnętrzny obraz tego, że ich serca były szczere, że nie byli tymi, którzy udawali, do których Jan mówi: plemierz mi o. No i w tym miejscu należałoby wspomnieć Zacheusza. 19 rozdział Ewangelii Łukasza. Nie będę czytał, tylko wspomnę. Pamiętamy Zacheusza. Zacheusz był mały, mojego wzrostu. Chciał widzieć Jezusa. Z powodu tłumu nie mógł się dostać, więc wszedł na drzewo sykomory, by widzieć Jezusa. Kim był Zacheusz? Przełożony nad celnikami. Człowiek bogaty. Wow, kasiasty gościu, byśmy powiedzieli, nie? Człowiek bogaty. No i wiemy, jak to się skończyło. Ta historia, że zbawienie stało się działem jego domu, bo pan Jezus poszedł pod drzewo, mówi: zejdź, Zacheuszu, chcę dzisiaj cię odwiedzić, zatrzymać się u ciebie, parafrazuję, tak? Zacheusz szedł śpiesznie, przyjął Jezusa od swojego domu. No i w wersecie 8, ten werset tylko przeczytam, 19 rozdział, 8 werset Ewangelii Łukasza. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwór nas. Pomyślmy teraz o nawróceniu Zacheusza, o upamiętaniu i o tym, co on zrobił. Zbawienie spowodowało radykalną zmianę w życiu tego poborcy podatków. On do tej pory, nie łudźmy się, on wyciskał z biednych, ile się dało. Wzbogacił się nieuczciwie, dlatego mówię, że jeżeli na tym, to wymusiłem, tak? Także on uciskał tych biednych, a teraz mówi: od razu połowę majątku oddaję ubogim, tak? Już połowę majątku nie mam, a co jeszcze, jak kogoś skrzywdziłem, poczwórnie oddam. Jestem gotów poczwórnie oddać. To było więcej, niż wymagało tego prawo mojżeszowe. I pokazuje nam to, że Zacheusz był teraz pod panowaniem miłości, podczas gdy wcześniej rządziła nim chciwość. I ten wiersz 8 jest jednym z najmocniejszych stwierdzeń dotyczących wyrównania krzywd. Jeżeli się upamiętałem, będę chciał w miarę możliwości naprawić krzywdy z przeszłości, przed nawróceniem. Czasem może komuś trzeba coś oddać, jak Zacheusz. Czasem może tylko kogoś przeprosić. Ale to tak, moi drodzy, jest. Tak właśnie działa. To jest upamiętanie. To nie jest tak, że ja dzisiaj kogoś przykładowo okradam, na tydzień się nawracam i co? I to wszystko? I Pan nie mówi, Duch Święty nie mówi: słuchaj, no ale tam trzeba iść naprawić krzywdy? Albo jeszcze dalsze, sprzed 10 lat, sprzed 15, czy iść kogoś przeprosić, tak? Czy na przykład, tak nie było w moim przypadku, ale przyłóżmy, 20 lat temu miałem rodzinę, porzuciłem ją. Nawróciłem się rok temu. I co, nie muszę jechać tam gdzieś, pojednać się, przeprosić rodzinę i tak dalej, że tak się stało, jak się stało? Oczywiście, że czasu się cofniemy, ale w miarę naszych możliwości krzywdy trzeba naprawić, to jest upamiętanie. Bo łatwo się nawrócić i powiedzieć: aleluja, i do przodu. Tam została zgnilizna, popiół, spalenizna, wioski popalone. A co mi tam? Ważne, co przede mną, bo krzyż jest przede mną, co za mną nieważne.
Tak, jeżeli chodzi o starą naturę, a nie jeżeli chodzi o pamiętanie i w miarę możliwości naprawienie krzywd. Taka jest prawda. Nauka o zadośćuczynieniu też nie wpadła nam z kosmosu. No dobrze, zaczynamy Zacheusza. Kochani, wspomniałem o tym, bo należało w tym momencie, gdy o tym mówiliśmy, wspomnieć o Zacheuszu, tak? Jan nie mówi, zobaczmy, że Jan Chrzciciel nie mówi nawet, no pytają go, co mamy robić? On nawet nie mówi, idźcie do świątyni, czyli do zboru, idźcie do kościoła, tak? Idźcie do świątyni, złóżcie ofiarę, idźcie do kościoła, pośpiewajcie pieśni, może wrzućcie do koszyczka, tylko nie za mało, żeby było widać, że w ciwi nie jesteście. Tak? Czyli też na przykład mówi, w necie sobie posłuchajcie, czy to kazań, czy to pieśni. Nie. Jan Chrzciciel w tym momencie nawet nie mówi, poczytajcie Torę. I powiedzieli Biblię. Tak? Choć jest to mega ważne i wszystko to jest Bogu miłe. I wszystko to jest nieodłącznym elementem naszego chrześcijańskiego życia. Ale jeżeli nie ma owocu pamiętania, jest to bez żadnej wartości przed Bogiem. Jest to tylko powierzchowne. Imitacja złota zamiast wewnętrzne. Będzie to z wierzchu, a nie wewnątrz. Bez widocznej zmiany życia wszystkie rzeczy, które są nam normalnie potrzebne, które wspomniałem chwileczką, i są Bogu miłe, ale bez wewnętrznej przemiany, bez owocu pamiętania, stają się nic niewartymi, martwymi uczynkami religijnymi. My możemy znać wszystkie pieśni na pamięć i możemy wersetami biblijnymi sypać jak z rękawa. Jeżeli nie ma owocu godnego upamiętania, to wmawiamy sobie tylko, że jesteśmy chrześcijanami. Jednak dla Boga, jak czytaliśmy, taki ktoś jest tylko drzewem do wycięcia, nadającym się do spalenia. Tak czytaliśmy. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, a Jan wyżej mówi, o jaki owoc chodzi, tak? O owoc godny pamiętania, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Bogu dziękować, że Bóg jest naprawdę cierpliwy, naprawdę łaskawy i nie jest rychły i porywczy w swoim działaniu. Bo gdyby Bóg był taki jak tacy jak my ludzie, szybki w swoim tempie, w swoim działaniu i takie wycinanie drzew następowałoby szybko, no z winnicy Pana, to czyli z kościoła, to myślę, że los wielu z nas no byłby marny. Także na nasze szczęście, na naszą korzyść Bóg okazuje nam cierpliwość, okazuje nam łaskę i w to miejsce, kochani, wklejam kopii w klej Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, podobieństwo o drzewie figowym. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Oczywiście wiemy, że drzewa to ludzie, winnica to jest kościół, tak? I rzekł do winoogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuję? A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. No i tutaj widzimy właśnie tą Bożą cierpliwość, łaskę, miłość. Jeszcze okopiemy, jeszcze zrobimy to, obłożymy, podlejemy, zadbamy. Może owoc wyda. I to się kończy takimi fajnymi słowami, że może wyda owoc w przyszłości. Okej, okay, tam jest to targowanie, że zostaw na rok. Ale nie mówi, że jeżeli w ciągu roku nie wyda owocu, to je wytnę. Mówi, może wyda w przyszłości. I to jest też cudowna obietnica, ratunek dla nas, dla ludzi, że póki żyjemy, jest nadzieja. W przyszłości może no okej, okay, dziś nie wydajesz, może wydać za rok, dajcie Boże. Nie to za 5, nie to za 10, nie mamy podane kiedy. Może wydasz w przyszłości. Może wyda w przyszłości. Ale zobaczcie, jeżeli zaś nie wytniesz się. I to jest smutne. Nie chodzi tu teraz o to, że z kościoła Bóg ciebie wytnie. Tak też się zdarza niestety. Tak. Chodzi o ostateczny rozrachunek. O spotkanie z Panem. Okaże się, że wcale nie idę do nieba. Jeżeli nie wydałem owocu. Nie znalazł Pan na tobie owocu godnego upamiętania. Więc nie traktujmy lekko miłosierdzia Bożego.
My wiemy, że mamy czas, ale dlaczego mam myśleć, no to za lat 10 się postaram, żeby zmiana mojego życia była widoczna. Skąd wiemy, że dane nam będzie te 10 lat? A może Pan przyjdzie jutro? No, w dzisiejszej dobie koronawirusa wszyscy szybko spodziewają Pana. Ja osobiście... Myślę, że nie przyjdzie. ...za mojego życia, ale to jest moje osobiste. A dlaczego? Dlatego, że Bóg nie kłamie. A Bóg powiedział, że dożyje później starości sędziwej w zdrowiu. Pamiętacie? Mówiłem Wam o tym kiedyś. Skoro Pan obiecał, to ja nie będę z Bogiem polemizował. Ale to jest tylko takie moje. Aha, to już starość, okej. Okay. Dzięki, bracie. Już dożyłem sędziwej starości według brata Radosława. Dobra, okej, okay, dzięki. No to jeżeli tak do tego podejdziemy, to tak. Okej. Okay. To jest już bardzo stary. No dobrze, kochani. Wracamy do tematu. Bóg jest miłosierny, łaskawy i to jest cudowne. Ale teraz możemy też pomyśleć tak. Czy na pewno los kogoś takiego bezowocnego byłby marny, czy też będzie marny? No przecież żaden zbawiony nie musi już bać się kary, tak? Wszystkie jego grzechy zostały wpłacone, dług jest opłacony. Okej, okay. Jak najbardziej, amen, to jest prawda. Ale kiedy my w końcu załapiemy, zrozumiemy, że zbawiony to nie jest to samo, co chodzący tylko do kościoła. Choć są bardzo podobne. I teoretycznie z wierzchu nie różnią się od siebie. Tak jak widzimy to w przypowieści o pannach mądrych i głupich. Nie będziemy może czytać, ona znajduje się w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, od 1 do 13 wersetu. Tam jest przypowieść o pannach mądrych i głupich. Pamiętacie, panny wyszły na spotkanie, tak? Część głowa tych panien wzięła sobą oliwę do lamp, a druga nie wzięła. Wzięły tylko lampy i sobie pospały. I wnet krzyk, rwetes, pan nadchodzi, a zrywamy się szybko, lampy trzeba porządzić. O, a tu nie ma oliwy, ja cię nie mogę, to jest grane. Lecę po tą oliwę, może to znajdę. Przychodzę, drzwi zamknięte. Pamiętamy, tak? Tak w skrócie parafrazując. No i właśnie, co my tam widzimy? Zobaczcie, po pierwsze, obie miały lampę i mądre i głupie. To znaczy, że obie miały wyznanie wiary. Posiadały wyznanie wiary. Obie wyznawały, śpiewały w kościele, podnosiły ręce, aleluja, modlili się, cuda nie widzi może robili. Druga rzecz, że się praktycznie od siebie nie różniły, ponieważ i jedne, i drugie spały. Nie różniły się od siebie. I obie grupy wyznawały, że są wierzące. Jednak okazało się, że tylko jedna grupa miała Ducha Świętego. Była naprawdę wierząca, była naprawdę nawrócona. I ten obraz nam to właśnie pokazuje. To, o czym wspomniałem, że chodzący do kościoła to jest nie to samo, co naprawdę wierzący. Także, moi drodzy, tak to już jest. Być chodzącym do kościoła to nie zawsze to samo, co być wierzącym. Choć powinno to iść w parze. Taka jest prawda. Jednak nie zawsze tak się dzieje. I Jan mówi, i jak czytaliśmy, i Jezus to mówi, i Paweł to mówi, że być dzieckiem Abrahama to nie tylko urodzić się w Izraelu. Chodzi właśnie o ten owoc upamiętania. Po nim możemy też niejednokrotnie rozpoznać i niejednokrotnie tak czynimy, czy ktoś się nawrócił, czy tylko mówi, że się nawrócił, tak? I niejednokrotnie, jak ktoś chce, powiedzmy, przystąpić do chrztu, to rozmawiamy, że jeszcze nie ten czas, dojrzej jeszcze Panu, jak musisz dojrzeć. Ponieważ być chrześcijaninem to nie tylko chodzić na zgromadzenia Kościoła. Po owocu poznacie. Okej. Okay. I moglibyśmy teraz powiedzieć, czy nie chodzi o owoc Ducha Świętego? A no nie, moi drodzy. To jest coś zupełnie innego. A dlaczego? Dlatego, że owoc Ducha Świętego, oczywiście my mamy go wydawać, ale to jest inny temat, usługi, tak? Mamy go wydawać, powinniśmy, tylko że owoc Ducha Świętego wydają już wierzący. Ci, którzy się już upamiętali. Nie ma owocu Ducha Świętego bez owocu pamiętania. Nie możesz najpierw owoc Ducha Świętego, a potem się upamiętać. Nie ma takiej możliwości. Najpierw musi być upamiętanie. Bez prawdziwego upamiętania nie ma nawrócenia. A potem w procesie, już człowiek, który się upamiętał, w procesie dojrzewania wyda owoc Ducha Świętego, jeżeli będzie poddawał się Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu. Nie ma odwrotności. Wiecie, bez owocu Ducha Świętego nawet można być zbawiony. Ponieważ ty dzisiaj się nawracasz, tak? Naprawdę się upamiętałeś, owocu jeszcze nie zdążyłeś wydać, a Pan przyjdzie, albo umierasz, idziesz na spotkanie z Panem i co? Jesteś zbawiony bez owocu Ducha Świętego w ten czas.
ale bez owocu godnego upamiętania, czytamy co? Wycięte drzewo w ogień wrzucone. To jest podstawa. Upamiętanie jest podstawą nawrócenia, podstawą do tego, przygotowaniem zdrowego podłoża, by móc później wydawać owoc Ducha Świętego. Jak nie ma upamiętania, to tak jakbyśmy próbowali na kamieniu. Czasami jeszcze leżą takie wielkie kamienie. Na kamieniu byśmy próbowali coś zasiać. No tak o, no może mi urośnie na kamieniu, położę ziarno, może urośnie. Nie ma takiej możliwości. Musi być odpowiednio przygotowany grunt. Moi drodzy, tak właśnie jest. Wydać owoc Ducha Świętego może tylko człowiek, który dojrzewa. Przez całe swoje życie, bo to pierwsze upamiętanie najważniejsze, tak? Potem przez całe swoje życie właśnie kształtujemy się, dochodzimy do upamiętania z różnych też innych rzeczy. Po kolei Pan będzie nas kształtował, pokazywał nam. A owoc Ducha, wspomnę tylko może, moi drodzy, bo nie każdy musi wiedzieć, czym jest owoc Ducha, bo czym innym jest owoc godny upamiętania, czym innym jest owoc Ducha Świętego. Jest to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jest to zapisane w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22 i 23 wersecie. I Jan mówi, nie wmawiajcie sobie, kim jesteście. No tak parafrazując, on mówi, nie mówmy sobie, ach, jacy to my święci jesteśmy. Czy też, ach, jak ta Boża miłość nas cudownie działa. Bo możemy opowiadać inne rzeczy, tak? Ach, jaki Duch Święty nas działa, wiecie, tak ponadnaturalnie. A przecież, ach, jak jestem święty, namaszczony. Nie mów. Tylko wydaj owoc. I Jan mówi, żeby to był owoc godny upamiętania. Owoc, który świadczy o przemianie twojego życia. Coś widocznego. Coś, po czym widać, że wnętrze zostało przemienione. Ponieważ to, co jest wewnątrz, uwidoczni się i na zewnątrz. Zgadzamy się z tym? Tak? To jest takie ziemskie przykłady, bardzo proste można podać. Oczywiście ich można byłoby mnożyć, tak? Ale proste przykłady, na przykład ktoś kradł i kraść przestaje. Na przykład do tej pory uważał, że mu się to należy. Nie wiem, pracował w piekarni, więc zawsze brał chleb, nie? I mówił to premia. Ktoś pracował w kotłowni, to brał węgiel do domu, tak jakby nigdy nic, na przykład, nie? Więc ktoś, kto poznaje naprawdę Jezusa, spotkał Jezusa, automatycznie przestaje to robić, tak? Ktoś pił alkohol, upijał się, przestaje to robić. Ktoś mówił jak szef. Wiecie, jak mówi szef, nie? No to, przepraszam, nagle ze zdumieniem stwierdza, że w jego słowniku nie ma wulgaryzmu. Kłamca przestaje kłamać, czyli ktoś, kto kłamał, przestaje kłamać, tak? No i tak można byłoby wymieniać. Ktoś agresywny, wybuchowy, staje się potulny, łagodny. No i tak dalej, to mówię, tego można byłoby sporo wymieniać. Ponadto też różne krzywdy są naprawiane, te, które możemy, tak? W miarę możliwości różne krzywdy są naprawiane. Owoc godny upamiętania. Bezowocne drzewo czeka marny los, jak czytaliśmy w wersecie 9. I teraz zobaczmy jeszcze ku końcowi, się zbliżamy tak tego fragmentu, 20 wersetów, przeczytaliśmy. I zobaczmy teraz werset 16 i 17. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Teraz pomyślmy o tych słowach. Pomyślmy chwilę o tym. Teraz tam gdzieś w Ewangelii Mateusza jest przypowieść o konkolu i pszenicy. I tam też jest to, że przyjdą rzęcy i wybiorą. No ale tam czytamy o roli i czytamy wyjaśnienie Pana Jezusa, że rolą jest świat. Dlatego prawdą jest taką, że tam przy końcu świata przyjdą i zabiorą tych, którzy nie mogą być w tysiącletnim królestwie. Ci tam pozostawieni, my często to mylnie czytamy, ci tam pozostawieni to są ci dobrze, nie zostają, a źli są zabrani na spalenie.
No ale tam czytamy, że świat, a tutaj czytamy klepisko swoje. Cały ten fragment mówi o mówieniu, że jestem z Izraela, czy jestem z Kościoła, a tak naprawdę nie, czy jestem, to pokazuje owoc godny upamiętania, tak? I potem Pan Jezus mówi, że wyczyszczę klepisko swoje. Pomyślmy, że Pan Jezus wyczyści finalnie kiedyś tam przy spotkaniu swój Kościół. I on nam też mówił, pozwólcie rosnąć razem i tak dalej. I nagle drzewo, bo tu czytamy o drzewie, o owocu godnym upamiętania, nagle drzewo zamienia się w porównaniu do plewy i ziarna. On będzie chcić was Duchem Świętym i ogniem. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, że zawsze, gdy w Biblii Pan Jezus na przykład zwraca się do wierzących, to mówi tylko o chrzcie Duchem Świętym. Ale gdy mówi też, gdzie są niewierzący, mówi też o ogniu. To nie, ten ogień to nie jest, jak już mówią, jak się ogień Boży mocy. Nie. Tu mam wyraźnie przecież werset niżej, wyczyszczę klepisko i spalę. To jest ten ogień. I dlaczego zamienia się w plewy? Pomyślmy teraz, drzewo, które nie wydaje owocu, nie wydało owocu godnego upamiętania, a czym jest plewa tak naprawdę? Jest lekka i pusta w środku. Plewa wygląda jak ziarno, nie? Tak podobnie, ale nie ma nawet możliwości, żeby wydało owoc, bo jest pusta w środku. Dlatego drzewo zamienia się w tą plewę. Nie ma możliwości. Jak plewa jest pusta, nie zakiełkuje, nie urośnie nic z tego, nie będzie owocu. Jest niezdolna do owocowania. Skoro jest niezdolna do owocowania, to nie było owocu godnego upamiętania i nie będzie. To jest tragedia. Ale tak też będzie się działo. No, tak czytamy, że Pan wyczyści klepisko swoje. Będą w kościele i plewy, i pszenica. Będą drzewa i drzewa. Na jednym, gdy Pan przyjdzie, teraz oczywiście tak, pamiętacie Pana Jezusa, przyjąłem pod figowe drzewo, tak? No i będą drzewa, pod które Pan przyjdzie i zobaczy, o mam drzewo, mogę się najeść, owoc, mogę się najeść, a drugim powie, no nie ma i nie było tego owocu. No i niestety, co tam czytamy w ostatecznym rozrachunku, no będzie wycięte. To jest w ostatecznym rozrachunku, tak? Ale tak będzie. To jest tragedią. Moi drodzy, to jest tragedią. Kończąc, moi drodzy, bo to już tak naprawdę koniec. Dla nas zachęta, bądźmy tymi, którzy wydają owoc upamiętania i owoc Ducha Świętego. Nie bądźmy podróbką, imitacją chrześcijanina, ale bądźmy nimi naprawdę. Dążmy do tego, by być drzewem wydającym owoc w odpowiednim czasie, ku czci i zadowoleniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy, moi drodzy, pomódlmy się. O dobry Boże, Ojcze nasz, Panie, Ty zasadziłeś nas w swojej winnicy. Dzisiaj, Panie, Kościół jest winnicą Twoją, ogrodem miłym Tobie, o który Ty dbasz, jak czytamy, okopujesz go. W innym miejscu czytamy, że właśnie tam czytaliśmy, się wykopał prasę i tak dalej, zasadził. Ty robisz wszystko, Panie, dajesz nam wszystko, byśmy mogli owocować. Ty, Panie, dbasz o nas, prowadzisz, dałeś swoje słowo, dałeś Ducha Świętego i my, Panie, chcemy być tym drzewem, który po raz wydał i będzie wydawał owoce godne upamiętania, czyli nie wrócimy do starego życia, bo może być tak, że wydaliśmy owoc godny upamiętania, ale się wracaliśmy, a po już latach do czegoś wracamy. No to tak też być nie może. Chcemy, Panie, być tymi, którzy wydali i wydają owoc godny upamiętania, chcemy być tymi, którzy wydają owoc Ducha Świętego. Aby to wszystko, o czym się czytaliśmy, Panie, miłość, radość, pokój, cierpliwość, szczęśliwość, uprzejmość, dobroć i tak dalej, żeby to wszystko wypływało z nas, Panie. Bo po tym, właśnie po tym widzimy, czy prawdziwie dziećmi Bożymi jesteśmy. Panie Boże, prosimy Ciebie o każdego z nas, o każdego tutaj obecnego. O każdego też, Panie, kto tutaj dzięki Twojej łasce przybędzie, Panie. Dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, którzy tutaj przybywają. Prosimy Cię, Panie, właśnie, abyś Ty dodawał siły, mocy, Panie, i pokazywał, aby Twój Duch Święty prowadził, aby ludzie wydawali owoc godny upamiętania. Tak jak Jan mówi, zmieńcie swoje życie na obraz i podobieństwo Pana Jezusa. Ucz nas, Panie, tego. Chcemy upodabniać się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy być tymi, którzy miłują bliźnich swoich, którzy miłują Ciebie, Panie. I dziękujemy, że mamy wspaniałego, łaskawego Boga. Tobie, Panu naszemu, niech będzie wszelka chwała i cześć. Alleluja.